Giovanni Testa. Słucham pana. Szef pana wzywa, don Vittorio. Czwartek, godzina 19. Jak się czuje? Bardzo źle. To będzie wasze ostatnie spotkanie, don Vittorio. Dziękuję panu. Niestety nie, don Franco. Szef się jeszcze nie zdecydował. Wzywa was trzech. Życzę sukcesu. Proszę pamiętać, don Giuliano, że trzeba zawrócić z drogi, gdyby ktoś was śledził. Nie musisz mi o tym przypominać. Wiem, don Giuliano. Ja tylko wykonuję rozkazy. Szef kazał mi przypomnieć o tym każdemu z was trzech. A ilu chłopców z obstawy można wziąć? Tylko jednego. A więc w czwartek wieczorem. Don Giuliano. Do zobaczenia. Wejdź i nie chowaj rąk do kieszeni. Bulldog. Magnum 357, szefie. Dziewiątka. Synu, to niebezpieczna zabawka. Nie boisz się tego nosić na brzuszku? Mam zezwolenie. No jasne. Tylko zapomniałeś się zabrać z domu. A jakie nazwisko jest na tym zezwoleniu? Nazywam się Cipriani. Marco Cipriani. No jasne. Cipriani albo podobnie. Inspektorze, jak pan mi będzie tak dopieprzał, to gówno się pan dowie. Dowiem się, synku. Dowiem się. Bo ja jestem od dowiadywania się. A ty przecież po to do nas dzwoniłeś, żebym się dowiedział, nie? No nie denerwuj się, nie masz jeszcze powodu. Papierosa? Hmm?
To teraz mów, co miałeś nam powiedzieć. Chce pan mieć szefa mafii, inspektorze? Którego? Głównego na całe Stany. Capo di tutti capi. A ściśle mówiąc, dwóch szefów, bo stary umiera i ma wybrać nowego. No więc jak? Chce pan, czy dalej gramy? Jasne, że chcę. Chcę być nawet prezydentem. Ale pan nim nie będzie. A szefa wszystkich rodzin mafijnych w Stanach może pan mieć. Dzięki mnie. Za $1,000,000 w gotówce. W porządku, synku. Oczywiście wypłata z góry, dopiero potem nam go przyprowadzisz, Nie. Najpierw wy ich aresztujecie. Ale nie będziecie mogli ich trzymać, a tym bardziej skazać, bo nie macie jak zwykle dowodów. Dowody dostarczy ja. Na przerzut i handel narkotykami. Najpierw część, a jak zapłacicie resztę? W porządku, synku. Kupuję, ale powiedz mi najpierw, kto jest obecnie capo di tutti capi? Tego nikt nie wie, panie inspektorze. Ani wy, ani większość członków mafii. Tylko kilkanaście osób z samej góry. Wiem natomiast, że trzej szefowie regionalni. Szef wschodniego wybrzeża, Buon Fortuna. Zachodniego, Gramsci. I boss na Stany Południowe, Matta. Mają się spotkać jutro o 19 u szefa szefów, żeby wyznaczyć jednego z nich następcą. Gdzie? Gdzie? Gdybym wiedział gdzie, tam znał również jego nazwisko. To, co panu powiedziałem, to więcej niż mógł pan oczekiwać. Bo wystarczy, że będzie pan śledził tych z Boston, Dallas i Frisco. A trafi pan do miejsca, gdzie jest numer jeden. Nie ucz mnie, synu, nie ucz. Wiem, co mam robić. Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa. Dlaczego ty to robisz? Powiedzmy, że dla forsy, panie inspektorze. Powiedzmy, że między loterią a grą w zdradzanie mafii jest jedna mała różnica. Ta, że na loterii ma się jakąś szansę. I dlatego nie pieprz mi, że chcesz zarobić na trumnę ze złota. No więc, dlaczego? Powiedzmy, że bawię się w hrabiego Monte Cristo i mam do tego powody. Jeśli zemsta mi się uda, to mogę zginąć. Rozumie pan, inspektorze? No, niezupełnie. Ale powiedzmy, że ci wierzę. Tylko, że musisz nam już teraz, najpóźniej do jutra w południe, dać tyle dowodów przeciwko tym trzem, żebym mógł ich aresztować w domu ich szefa. Dobrze. Zadzwonię do was jutro rano i powiem, gdzie jest koperta z taśmą magnetofonową. Będzie dla ciebie lepiej, jeśli to naprawdę zrobisz, synku. No to dogadaliśmy się. Nie bój się, nie będziemy ciebie śledzić. Będzie lepiej, jak pan dotrzyma tego słowa, inspektorze. A teraz oddajcie mi spluwę i odjedźcie w drugą stronę. Jimmy. Będzie lepiej, jeśli pan dotrzyma tego słowa, inspektorze. A teraz oddajcie mi spluwę i odjedźcie w drugą stronę. W porządku. Jimmy, jak wrócimy na komendę, powiadomisz chłopców w Dallas, Bostonie, Frisco, żeby natychmiast obstawili domy tych trzech i mieli ich na oku. Mają być stale z nami w kontakcie. Pobudzimy ich, szefie, będą wściekli. Tak, zgadza się, ale na razie mam to gdzieś. Robi się cholernie późno. Cała nadzieja w tym, że tamci trzej wyruszą w podróż dopiero
jutro rano. Wyjmij swoją broń i pamiętaj, że mój palec jest szybszy. Powoli. Bardzo powoli. Dwoma palcami za kolbę. Upuść na ziemię. Kopnij go! Kim jesteś? Kaczorem Donaldem. Nie widać? Czego chcesz? To nie ja chcę. To ci, co mi płacą. Chcę wiedzieć, ile wypaplałeś policji. Zwariowałeś, człowieku. Widać, że mamusia nie oduczyła cię kłamać. Powiem ci coś w sekrecie. Twoja koleżanka była nieostrożna. Wiemy, że wczoraj zadzwoniła do ciebie i nagadała ci różnych bzdur. Pytanie. Co ty powiedziałeś policji? Byłem w kinie. Z policją się nie zadaję. To dobrze. Znaczy, że masz jeszcze te taśmy, o których wspomniała nam twoja koleżanka. Oddaję. Gówno! Nie dostaniecie tych taśm. Te taśmy to gwarancja mojego bezpieczeństwa. W jeden dzień po mojej śmierci znajdą się w rękach Glin. A wtedy kilku bogatych panów pójdzie do pierdla na całe życie. Blefujesz, gnoju. Masz te taśmy. Tutaj je masz. Tak myślisz? No to je znajdź. Nie będę ci przeszkadzał. Cześć, amigo. Nigdzie się stąd nie ruszysz. Powiedziałem. Nie? To zobaczymy. No. Strzelnij w plecy, cwaniaczku. A potem powiedz tym, co ci płacą, że przez twój szybki palec będą musieli pokiblować dożywotnia w San Quentin albo w jakimś innym pierdlu. Podziękuję ci za to. Adios, amigo. Spieszysz się gdzieś, amigo? Nie trzeba. Mamy czas. Frank Buonfortuna. W młodości dwukrotnie karany. Potem na dość długo zniknął. 5 lat temu podejrzano współudział w aferze kokainowej, przerzut z Hondurasu. Podobno do niego należał samolot z towarem, który przechwyciło biuro do spraw narkotyków, ale nie udało się tego udowodnić. Prezes spółki akcyjnej w Bostonie. I podobno kapo wschodniego wybrzeża. Czyli nasz szefie. No i tak. Wpisać to do kartoteki? Nie śpiesz się. Najpierw sprawdzimy, czy to prawda. Dawaj następnego. Giuliano Gramsci, dyrektor generalny grupy banków. To stare zdjęcia, nie lubi się fotografować. Właściwie mamy tam jeszcze kilka... Inspektorze, przyniosłem ciekawsze obrazki. Zobacz, zapal światło. Szlak by to trafił. Wyprzedzili nas. No jednak trzeba było kogoś posłać za nim. Gdzie go znaleźli? W garażach w jego domu. W Bronxie. Co on ma w usta? Kamień. Kamień, synku. Mafia wkłada kamienie do ust ludzi, których ukarała za zdradę. Chodzi o to, że nie potrafili milczeć, to z kamieniem w zębach będą milczeć na wieki. Stary sycylijski zwyczaj.
teraz już niepraktykowany. Właśnie, gdyby nie ten kamień, panie inspektorze, w ogóle bym się tą sprawą nie zainteresował. Tylko dziś w nocy rąknięto w mieście 8 osób. Ale kiedy usłyszałem, jak chłopcy mówią o tym kamieniu, od razu skojarzyłem to sobie z mafią i pojechałem tam. Chyba rzeczywiście specjalnie zrobili to z ostentacją, bo inaczej ukryliby gdzieś ciało, a nie wyrzucali do garażu. Musieli mieć w tym jakiś cel. A co z jego mieszkaniem? Trochę wywróconych mebli, trochę potłuczonych skorup. Musieli ostro szukać tych taśm, o których nam mówił. Jimmy, niech nasi ludzie ustalą prawdziwe nazwisko tego szczura. Wszystkie jego kontakty muszę to mieć jak najszybciej. Tak jest. Dobra, wal dalej. Jak prokurator we Fritzlu zaczął zbierać przeciwko niemu dowody, to świadkowie dostali za niego pamięci. Jasne. Woleli gryźć orzeszki niż kamienie. A prokuratora szybko odwołali. Jasne. Nie należy być zbyt gorliwym. Kiedy to było? 11 lat temu. O tamtej pory czyściach. Dobre. No cóż, dawaj następnego. To ten z Dallas. Tak jest, panie inspektorze. Wiceprezes konsorcjum nadzorującego lokale rozrywkowej hazardu. I też coś było przeciw niemu, ale zabrakło dowodów. Właśnie, dokładnie tak było. To jest właśnie to, po czym rozpoznasz mafiosa. Nigdy nie ma przeciw nim dowodów. Jeżeli któregoś uda ci się posadzić na rok czy dwa, to najwyżej za nieścisłości podatkowe. Przeciw wszystkim innym znajdziesz dowody. Nawet przeciw nam. Cholera człowieka bierze. Co jest? Kogo znowu? Kwatropiny? Sekretarkę Gramsciego, panie inspektorze. Jak? Samobójstwo. Wyskoczyła z 15 piętra. Oczywiście żadnych śladów przemocy. W ręce miała słuchawkę telefoniczną z odciętym sznurem. No tak. Tak. Jasne. Wszystko jasne. To ona musiała dać cynk Cipriani'emu, telefonując z Frisco do Nowego Jorku. I oni przechwycili ten telefon. Albo ktoś się zdradził. To jeszcze nie wszystko, panie inspektorze. Wierzę ci, Jimmy. Od paru godzin mam dobry dzień. Nic mi już nie zaskoczy. Mów, stary. Chłopcy z Dallas, Frisco i Bostonu przyjechali za późno. Wszystkie trzy ptaszki wyfrunęły. Nie ma też ich szoferów i wozów. No jasne. Żaden z nich nie był taki głupi, żeby lecieć samolotem. Ale to nam coś mówi. Ken, daj światło. Wszyscy oni trzej jadą do jakiegoś jednego określonego punktu na mapie i wszyscy trzej muszą tam być dziś wieczorem. Jeżeli Gramsci zdążył jeszcze dowiedzieć się, że sekretarka go sypnęła i urządzić nam mały cmentarz w podarunku, to znaczy, że wyjechał najpóźniej, a zatem miał najbliżej. Tamci dwaj, chcąc zdążyć samochodami, musieli wyjechać już we wtorek. A zatem ten punkt jest bliżej Frisco niż Bostonu i Dallas. To niekoniecznie musi być tak, panie inspektorze, bo jeśli ten cmentarz urządził nam nie Gramsci, tylko jego zastępca, a Gramsci był już w tym czasie w drodze... No tak, mogło i tak być. Mogło tak być. Ale ja muszę przyjąć jakąś hipotezę. Nie mogę przecież postawić całego kraju na nogi. Bo ciągle mi się śni, że... urządzi też cmentarz. I to bardzo duży cmentarz. Do Stanów: Kalifornia, Nevada, Colorado, Arizona, Nowy Meksyk, Montana i Południowa Dakota. Do wszystkich policji stanowych i szeryfów przekazać numery wozów i opis tych wozów. Ken,
Zawiadom Salt Lake City, żeby przygotowali helikopter. Za pół godziny wysyłam tam naszą grupę operacyjną samolotami. Tak jest. To jest mniej więcej w środku obszaru, który obstawiam jako właściwy. Muszę ich mieć. Muszę. Juliano chyba już jest. No pewnie tak. Miał najbliżej. Jaki teraz jest? A różnie, raz lepiej, raz gorzej, nie narzekam. Ja też. No a to widać. Utyłeś, za dużo żresz. Lubię dobrze zjeść. I nie tylko zjeść. Witam Loszanko. Witam na Wiktorio. Proszę. Czołem, chłopcy. Zechciecie spocząć. Kopę lat. Jak się udała podróż? Jak widzisz. Masz pecha, bo nie wpadliśmy na drzewo, ani nie rąbnęły nam opony przy mijaniu tirów. A żadnych glin? Pełno glin. Tylko, że jechali w drugą stronę i nie było im po drodze. Nie udało się żadnego namówić na wspólny weekend. A ci, których ja spotkałem, nie zdali się zaprosić z innego powodu. Jak się dowiedzieli, że tu będzie Frank Błon Fortuna, narobili w port i uciekli. Powiadomię Don Anselma o waszym przyjeździe. Zwróćcie broń. Proszę na górę, panowie. Don Anselmo czeka. Wyjdź, Lizo. Dokończę później. Za kilka minut. Witajcie. Usiądźcie. Wiem, że jesteście zmęczeni podróżą. Porozmawiamy jutro.
Zaraz podadzę wam kolację. Teraz tylko kilka słów. Wiecie już, chłopcy, że jestem umówiony na spotkanie z Panem Bogiem. Ależ, padre. To niemożliwe, don Anselmo. Pan przeżyje nas wszystkich. Proszę tak nie mówić. Życzymy panu długich lat życia. Wasze życzenia nie przedłużą mi życia. Wiem o tym. Lekarze mnie już nie oszukują. To może nastąpić lada moment. A ja nie chcę, ażebyście się wzięli za łby po mojej śmierci. Bo to byłoby źle. Źle dla naszej organizacji. Kiedy przed laty obejmowałem władzę, zemsty, porachunki, napady, donosy, zdrady. Policja zacierała ręce. Potrzebowałem 3 lat, ażeby zaprowadzić spokój. W tym celu musiałem pożegnać wielu moich przyjaciół. Byłych przyjaciół. Ale od tamtej pory organizacja kwitnie. Wszyscy są zadowoleni. Wszyscy na tym korzystacie. Spokój wart jest dużych pieniędzy. I na odwrót. Chcę, aby było tak dalej. Bez zabójstw, krwi i nienawiści. Zgodnie z nauką Zbawiciela, który... Pójdę zobaczyć, co tam się dzieje, padre. Pewnie ich chłopcy kłócą się z naszymi. Powiedziałem im, żeby pograli sobie w karty, zanim nie dostaną kolacji. Tylko jeden z was wyjdzie stąd jako mój następca. Jutro porozmawiam z każdym. I zadecyduję. 2 pozostałych przysięgnie na krucyfiks, że będą posłuszni wybranemu. Zresztą respektowania mojej decyzji będzie pilnował ktoś, kogo znam tylko ja. I Andrea. Stworzyłem taki zespół egzekucyjny, tajny, coś jakby wewnętrzną żandarmerię naszej organizacji. Mój następca otrzyma kontakt z tym człowiekiem, który zlikwiduje każdego, kto by się ośmielił zmienić moją decyzję. Wstać. Ławę na kark! Do ściany. Nogi do tyłu. I żadnych kawałów, bo bez namysłu rozwalę. Czyści, panie poruczniku. Możecie się odwrócić i opuścić ręce. Stańcie tutaj. Nie, no Bóg drugiego! Odsunąć się. Chryste, jak to możliwe? Gliny tutaj. Dlaczego panowie nas napastują?
Co znaczy ten teatr? Jestem szanowanym obywatelem, regularnie płacę podatki i przyjechałem tu odwiedzić mego przyjaciela. Jakim prawem? Stul pysk. Panie poruczniku, chcę skontaktować się z moim adwokatem. Chwilowo nie mogę ci tego obiecać. Obiecuję co innego. Od tej chwili, jeśli któryś z was odezwie się bez zadanego przeze mnie pytania, dostanie po buzi. Zrozumiałeś? To skandal! Konstytucja Stanów Zjednoczonych zapewnia... To ładne. Frank takich pupków jak ten lubi topić. Z nogami wsadzonymi w kubeł z cementem. Po odczekaniu, aż cement stwardnieje. A teraz taki mydłek wybił mu ząb. Frankowi betoniarzowi. Szkoda, że nie widzą tego ludzie Franka. To naprawdę ładne. No, nie warto się szarpać. Trzeba odczekać. Tylko spokojnie, bez nerwów. Jaki jest to numer? Przyprowadź tu tego z wąsami. Tak jest. Sprawdziliście starego? Nie, panie poruszu. No to już. Czysty, panie poruszu. Jak się nazywasz? Przekonać cię, że mylił się ten gość, co powiedział, że milczenie jest złote? Jak się nazywasz? Rygi. Andrea Rygi. Bardzo ładnie się nazywasz. Numer? 367 40 89 23. Zamknąć go w piwnicy razem z obstawą. Callaghan. Z inspektorem, proszę. Tak? A gdzie jest? Cholera. Dobrze. Jak tylko przyjdzie, proszę mu powiedzieć, żeby zadzwonił na numer Montana 367 40 89 23. I nie z komendy, z prywatnego. Dziękuję. Panie poruczniku, a co z dziewczyną? Z dziewczyną? Była w pokoju obok. Mówi, że jest pielęgniarką. Co to jest? Posiłek do Nanzelma. Muszę go nakarmić. My go nakarmimy. Zamknąć osobno. Ty na dół do salonu. Zasłonić okna, zaraz tam przyjdę. Zostaniesz ze staruchem. Tak jest. Jestem porucznikiem FBI, dowódcą specjalnej grupy operacyjnej w brygadzie antymafijnej inspektora Whitemana. Nazywam się Ramsey Callaghan. Przedstawiłem się. Kolej na was. No. Ty? Nie mam nic do powiedzenia. Mafia jest nam z gazet i z telewizji. Ale nie pytam cię o mafię, mów o sobie. Imię i nazwisko. Nie odpowiem na żadne pytania bez adwokata. Jeszcze jedna taka odpowiedź, a najpierw będziesz potrzebował lekarza. Jack. A dopiero potem adwokata. No? Nazywam się Vittorio Matta. Mało. Zawód, pochodzenie. Wszystko. Jestem szefem przedsiębiorstwa w branży show biznesu. Urodziłem się 28 marca 1942 roku w Tampa. Na Florydzie. Pytałem o pochodzenie.
Włoskie. Konkretniej. Miejsce urodzenia ojca. Sycylia. Bardzo ładnie. A wy? Giuliano Gramsci. Urodzony 8 sierpnia 1930 roku w Palermo. Gdzie to jest? Na Sycylii. Tak myślałem. Zawód? Jestem bankierem. W porządku. A ty? Też jesteś bankierem. Nie. Kieruję spółką akcyjną w Bostonie. Nazwisko? Frank. Frank Buoni Fortuna. Urodzony w czerwcu 1931 roku w Caltanissetta. Spróbuję zgadnąć, to na Sycylii? Tak. No proszę. Rodzinny nastrój. Sami Sycylijczycy. Prawda? Nasz przyjaciel jest ciężko chory. On też jest Sycylijczykiem. Przyjechaliśmy go odwiedzić, dlatego jesteśmy tutaj. O, to chyba nie jest zabronione. Nie. Zabronione jest należeć do mafii i posługiwać się terrorem i zbrodnią w celu osiągania zysków. Do jakiej mafii, na Boga? Do amerykańskiej! Założonej i sterowanej przez Sycylijczyków. Uczyniliście z niej ośmiornicę, która oplotła cały kraj. Od Atlantyku do Pacyfiku. Do takich jak ja należy obcinanie ramion ośmiornicy. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Tak, panie poruczniku. A to mów, pozwalam ci. Jestem tu po to, by was słuchać. Chcę powiedzieć, że pan się naczytał komiksów Al Capone. Chcę także powiedzieć, że organizacje włoskie w tym kraju od dawna protestują przeciwko insynuacjom i utożsamianiu każdego uczciwego Włocha z mafiozo. A ty jesteś uczciwym Włochem? Jestem uczciwym członkiem społeczeństwa amerykańskiego, podobnie jak obecni tu moi przyjaciele. Rozumiem. Teraz, kiedy już ustaliliśmy, że jesteście uczciwymi członkami mafii... Nie mamy nic wspólnego z mafią! Jesteś tego pewien? Owszem. A ja nie. I udowodnię ci, że kłamiesz. Udowodnię to najpierw tutaj, a dopiero potem przed sądem. Przed tym, przed którym pan staje za łamanie prawa! Mówiłeś coś, gnojku? Mówiłem. Może mnie pan uderzyć, ale za każde uderzenie odpowie pan. Prawo tego kraju, o którego moralność pan tak się troszczy, zabrania bicia aresztowanej. Zabrania aresztowań bez nakazów. Zabrania przetrzymywać aresztowanych w prywatnych pomieszczeniach. I zabrania odmawiać im kontaktu z adwokatem. Oto nakaz aresztowania. Was trzech. Są tam oskarżenia, a nie dowody. Dowody wycisnę z was, nawet łamiąc prawo. Kiedyś musi się skończyć ta zabawa w ciuciu babkę, w której wy zawsze jesteście górą, bo macie prawo gdzieś, a my mamy ręce związane prawem. Dawaj, Rygiego. Udowodnię te oskarżenia przy waszej pomocy. Gówno udowodnisz. Kochesio. Będziesz mógł nas przetrzymać najwyżej przez kilka godzin. A od kilku klapsów po pysku jeszcze nikt nie umarł. Posunąłeś się już i tak za daleko. Dalej będziesz się bał. Odpowiesz przed sądem za cały ten cyrk. I w najlepszym razie zdegradują cię. A potem my się tobą zajmiemy. Metodą Franka. Nóżki w cement. Albo wymyśli się coś lepszego dla ciebie. A, pajacuj dalej. Zobaczymy, ile wypajacujesz. Pierwszy strach już minął. Odbierz. I bądź grzeczny, żebyś nie musiał zginąć w trakcie ucieczki. Halo? To do pana. Tak? Tak jest, szefie. Mam wszystkich i kilku goryli. Tak? Tak? Co? Na miłość boską, szefie. Teraz? Ja wiem, ale przecież nie mamy właściwie nic. Każdy adwokat obali gadanie tego kapusia. Oczywiście.
Ja rozumiem, ale to nie są stuprocentowe dowody. Ich stać na najlepszych adwokatów. Jeśli ich teraz odstawię, to skończy się jak zawsze kaucje, odroczenia, fałszywi świadkowie, stare chwyty. Znowu nas wyrolują i będziemy mogli mieć pretensje tylko do siebie. Ja rozumiem, szefie. Ale niech pan mnie zrozumie. Od kilkunastu lat pracuję jak idiota i bawię się z nimi, a oni są zawsze lepsi. Jak długo tak można, szefie? Szefie, są trzy dni weekendu. A powiedzmy, że ja jestem też na urlopie. Robię to na własną rękę, bez rozkazów i bez kontaktu z panem. Szefie, ja rozumiem, ale całą odpowiedzialność biorę na siebie. Pan nic o tym nie wie, tylko do poniedziałku. No w poniedziałek odstawię ich. Szefie, błagam pana. Ja rozumiem, ale to mój koszt, ja zapłacę i nikt inny. Nawet siedząc będę wiedział, że było warto. Nie. Tak, oczywiście. Nie, proszę być spokojnym. Tak jest. Nie było tej rozmowy. Dziękuję panu szefie. Jeśli któryś z was miał wątpliwości, to może sobie je darować. Mamy 3,5 doby. Przez ten czas dowiem się wszystkiego od was, o waszej organizacji. Ten pokój to konfesjonał, a ja jestem spowiednikiem. Im prędzej to zrozumiecie, tym lepiej dla was. Za kilka godzin dostaniecie zmianę, tym wolno się tylko odlać. Cały czas światło, nie wolno im spać, jeśli któryś zaśnie, obudzić go kopem. To solidnym. Przyniosłem ci kawę. Wszystko w porządku. Jak na razie. Długo to potrwa. To zależy od ich odporności. Mamy czas do niedzieli wieczorem, a nawet do poniedziałku rano. Któryś z nich musi pęknąć. Mogą pęknąć wszyscy. Owszem. Każdego można złamać. Szefowi potrzebny jest jeden. Każdego można złamać. Ja wiem. Ale chłopaki trochę się boją o to, co będzie potem. To niebezpieczna zabawa. Jeśli komuś coś grozi, to tylko mnie. Wy wszyscy wypełniacie rozkazy. Nikt nie może was winić. Nie jestem tego taki pewien. Możemy właśnie odpowiedzieć za wykonywanie takich rozkazów. Przestań pieprzyć. Tylko ja tu ryzykuję, a robię to, bo wiem, że to jest konieczne. Wasza odpowiedzialność jest żadna. I nie radzę któremukolwiek z was trząść portkami podczas tej akcji, bo jeśli idę na całość z nimi, to tym bardziej wezmę za mordę każdego z was. Zrozumiałeś? Tak jest. Szefie. Nadszedł czas spowiedzi, panowie. Który chce zacząć? Może ty, Vittorio. Mówiłem już.
Nie mam nic wspólnego z mafią. Pańskie postępowanie jest bezprawne. I nawet to, że kryje pana jakiś wysoki urzędnik FBI, nie uchroni pana przed sądem. Odpowie pan za to wszystko. Jest jeszcze w tym kraju sprawiedliwość. Jeszcze jest. To prawda. I rzecz doprawdy dziwna, zważywszy, że już tyle lat pracujecie nad zamordowaniem sprawiedliwości w tym kraju. Pan nie ma prawa do nas tak mówić. Don Vittorio ma rację, odpowie pan za to wszystko przed sądem. I wtedy sprawiedliwości stanie się zadość. Nie strasz. Od straszenia tutaj jestem ja. Właśnie w imię sprawiedliwości wyduszę z was wszystko, co wiecie o sobie i o innych. Całe życie pracowałem w policji. Zaczynałem od posterunkowego i miałem dość czasu, żeby napatrzeć się, jak robiliście ze sprawiedliwości kurwę. Przez 3 doby nie dostaniecie nic do picia i do żarcia. W nocy będziecie polewani wodą. W ten sposób odbiorę wam sen. Sprawdzicie swoją wytrzymałość, zresztą nie tylko na głód i brak snu. Jestem w porządku? Ostrzegłem was. A teraz zacznijcie mówić dla własnego dobra. O czym mamy mówić? O tym, o czym przeczytaliśmy w gazetach? My naprawdę z mafią nie mamy nic wspólnego. Ty założyłeś się z kimś, że zrobisz ze mnie durnia. Czy próbujesz tak dla sportu? Twierdzę, że to się nie uda. Założysz się? Nie wszystkie gliny są baranami, a wy nie jesteście tacy mądrale, jak sobie wyobrażacie. Głupia policja dowiedziała się o waszym spotkaniu za późno, a jednak nie tylko potrafiła zlokalizować na trasie jeden z waszych samochodów, ale podczepiła mu na stacji benzynowej do podwozia pchełkę, a ten sygnał przyprowadził mnie tutaj. Zdradzę wam jeszcze coś. Głupie gliny wiedzą... Wasi goryle też są uparci, ale przestaną być podobnie jak wy. Upór podczas mojej obecności w tym domu ma to do siebie, że okropnie boli. Zaraz, o czym ja to mówiłem? A, no właśnie. Otóż głupia policja wie nawet to, że jesteście szefami mafii. Bo sami z wschodniego wybrzeża, zachodniego i południa. I że przyjechaliście tu na koronację. Jeden z was miał zostać capo di tutti. Capi. Dlatego oddaję wam głos. Ty, Vittorio. Od kiedy jesteś członkiem mafii? Nie wystawiaj na próbę mojej cierpliwości. Trzeci raz nie zapytam. Od kiedy jesteś członkiem mafii? Steve, weź go. Teraz twoja kolej. Od kiedy jesteś członkiem mafii? Panie poruczniku, ja przecież... Ja naprawdę nie kłamię. Ja nie mam nic wspólnego z mafią. Porucznikowi zeznanie. Człowieku, dobrze ci radzę. Blefujecie.
Nie odważycie się. Tamten krzyk to teatr dla frajerów. Nie dam się tym przestraszyć. Blefujcie, blefujcie. Dalej. Nie bijcie w twarz, język będzie mu potrzebny i nie rozwalcie mu dłoni. Ruszaj. Działku wytrzymam bez żarcia, ale pić, cholera, bez picia wykorkuję. Macie dość? Myślę, że odpoczęliście po pierwszej lekcji, a drugiej nie zechcecie. Zaczynamy? Pomyliłem się. Jesteście jeszcze zmęczeni. Macie czas do wieczora. Zbierzcie siły. Pić. Chcę pić. Daj panu pić! Zrzuci na ten dom komanda waszych aniołów stróżów, żeby was uwolnili, ukarali oprawcy. Czas to już zrozumieć. Będziemy śpiewać? Widzę, że ciągle jeszcze zbieracie siły. Nie będę wam przeszkadzał, mam czas. Panie poruczniku. Tak? Panie poruczniku. Proszę o coś do jedzenia. Umrę bez jedzenia. Z przyjemnością. Spiżarnia jest pełna, jak tylko złożysz zeznanie. Nie może pan tak postępować, to nieludzkie. Mogę. Zapewniam cię. Mogę jeszcze przez 2,5 doby. Czy sposób, w jaki wy wykańczacie ludzi, jest ludzki? Którykolwiek z tych waszych sposobów? Czasami są szybsze. To wiem, ale mnie się nie śpieszy. Jeszcze nie. Kiedy zaczniemy się śpieszyć, wtedy znajdę lepszą metodę. Mówi, że umrze bez jedzenia. To jego sprawa. Jest panem swego losu. Złóż zeznanie, dam ci żreć, ile zechcesz. Jakie zeznanie? O czym? O mafii. Przecież zapomniał wam powiedzieć, że właśnie o to mi chodzi. Zdaje mi się, że wspomniałem o tym. Po prostu o mafii. Nie znam mafii. Znasz.
swoich strukturach organizacyjnych, kontaktach, informatorach, branżach, Melina, hasła, nazwiska, strefy działania, wszystko, nic więcej. Ja jestem mafiozo, przysięgam panu, ja... No to masz pecha. Jerry! No? Do pełna, panie barman. Co, znowu? Schnął nam. Porucznik kazał ich podlewać. Sukinsynem. Przejedziecie się. Przynajmniej nie zdechnę z pragnienia. To pieprzone drętwienie nóg. Nie wytrzymam dłużej tego siedzenia. Posadzić cię, czy sam usiądziesz? Chcę tylko rozprostować nogi. Siadaj. Tron jest wolny, panowie Gapi. Dziadziu wygitował. Zamordowałeś go. Zamordowałeś go i nic cię nie uratuje. Co ty powiedziałeś? Powiedziałem, że to zbrodnia i że zapłacisz za to. Należy do mnie mówić, panie poruczniku. Straszyć mnie nie wolno, bo to boli straszącego. Zapamiętajcie to. Nie zamordowałem dziadzia. Nie chciałem jego śmierci. Dobrze wiecie, że ten staruch długo rywał. Inaczej nie wzywałby was tutaj, żeby wybrać swego następcę. Każdy lekarz potwierdzi, że to nie ja go zamordowałem, tylko rak! Inna sprawa, że będzie w tym jedynie pół prawdy. W istocie on wykończył się sam, a dokładniej skrócił sobie resztki żywota, bo nie chciał mówić, więc nie dostawał lekarstw i jedzenia. Taki już los upartych. Najwyższy czas, żebyście zaczęli śpiewać.
Który? Chce pierwszy? No. Zatęskniliście za piwnicą. Dobrze. Tym razem wycieczka będzie z większymi atrakcjami. Jack? Callaghan! Callaghan, będę mówił. Powiem wszystko. Zmądrzałeś. Twój zysk. A ty? Piwnica czy pokój, w którym będę nagrywał zeznania? Zgadzam się złożyć zeznanie. Pozostałeś ty. Zeznajesz? Tak. Według kolejności zgłoszeń. Chodź. Frank dobrze to wykombinował. Napieprzy ci głupot i będziesz zadowolony. Suki, synu. Potem się to wszystko odwoła i... Te lewe sumy szły przez spółkę Forster Coal do Europy. Gdzie? Konkretnie. Były transferowane na dwa konta. W Bank National de Suisse. Numery kont? Nie pamiętam. Podaję panu mój księgowy. Dobrze. Teraz inna sprawa. Chodzi o kanały przerzutowe narkotyków. Z narkotykami nie mam nic wspólnego. Tym kierował sam Don Anselmo. Tak? Teraz wszystko, co najgorsze, będziecie zrzucać na trupa. Wasze prawo. A nasze zadanie, żeby wam udowodnić, że kłamiecie. Ja to zrobię. Ale nie wszystko naraz. Chwilowo zostawmy to. Czy z lewymi zatopieniami statków w celu wyłudzenia ubezpieczeń też nie masz nic wspólnego? Uważaj na to, co odpowiesz, bo w tej sprawie mam zeznania twoich kumpli. Frank, Giuliano i ja działamy osobno, panie poruczniku. Ich interesy nie są moimi. Ale powiedziałem panu tyle, że mogę przyznać się i do tego. Zrobiłem to dwa razy. Potem zrezygnowałem. Kiedy podobne numery stały się powszechnym procederem armatorów i towarzystwo ubezpieczeniowe powołały specjalne grupy śledcze. Zrobiło się to zbyt niebezpieczne, wolałem nie ryzykować. Jak się nazywały te statki? Jeden Mexico City, drugi nie pamiętam. Było to imię dziewczyny na literę J. Oba pływały pod flagą liberyjską. W porządku. Jeszcze jedno. Cztery lata temu zginął w Nowym Jorku podczas akcji antymafijnej młody policjant. Musiałeś o tym słyszeć. Pisała o tym prasa, było w telewizji. Został postrzelony w nogę, oblany benzyną i spalony. Chcę wiedzieć, kto to zrobił i kto był szefem tych, którzy to zrobili. Nic o tym nie wiem, panie poruczniku. Nie mam pojęcia. Posłuchaj mnie. Za nazwiska tych ludzi skasowałbym całą twoją taśmę. I zapomniał, że cię kiedykolwiek widziałem.
co jest grane. Co za grę on prowadzi. Jest tu jakieś drugie dno. Ale jakie? Cholerny świat. Nie wiem nic o tym spalonym glinie. Niestety, panie poruczniku, nic o tym nie wiem. Mógłbym spróbować się dowiedzieć. Próbować się dowiedzieć próbuję ja. Nie wiesz, trudno. Na razie skończyliśmy. Podpiszecie wasze zeznania, jak tylko zostaną przepisane, jeszcze dzisiaj. Jutro porozmawiamy bardziej szczegółowo. Mogą spać. A jedzenie? Obiecywał pan. Obiecywał pan nam jedzenie. Duże jedzenie, jeśli powiemy. Dotrzymuję obietnic, ale nie obiecywałem, że dam ze siebie zrobić idiotę. Sprawdzenie, czy mówiliście prawdę, zajmie niewiele czasu. Jeśli otrzymam potwierdzenie, to wkrótce będziecie żreć. Cały pomysł Franka był do dupy. Niepotrzebnie się wygłupiałem. Ten bydlak sprawdzi telefonicznie choćby kilka czy kilkanaście danych i od razu się zorientuje, że to wszystko lipa. Który to jest? Sobota, nie? Chyba niedziela. Nie, zaraz. To jeszcze sobota. Zbudź go. Co to, przedszkole? Nie potrafisz go zbudzić? Dowcip się nie udał. Panowie kapi. Powinienem pośmiać się z tych żartów razem z wami tam na dole. Piwnicy, ale zrezygnowałem z tego, bo to już teraz nie ma znaczenia. Zmieniły się reguły gry. O czym dowiecie się dokładnie za kilkanaście godzin. Nie będę was już więcej tłukł, bo rano musicie mieć trochę siły, żeby stanąć do konkursu. Przyjechaliście na wybór jednego i tak się stanie. Jeden z was będzie wybrany. Módlcie się przez tę noc i niech Bóg zlituje się nad tymi dwoma, którzy przegrają. Wy jesteście głodni. Przyniosłem wam żarcie. Po talerzu dla każdego. Smacznego, spryciarze. Panowie, dam 100 000 dolarów.
Po 100 000 dla każdego za ułatwienie mi ucieczki stąd. Ode mnie drugie tyle. I ja. Też 100 000 na głowę. Przestańcie pieprzyć. Co mi po forsie, kiedy i tak poszedłbym za to gnić? Nie. Gnić pójdziesz za co innego. Za bezprawie, w którym bierzesz udział. Tylko za to. Dobrze o tym wiesz. Wiem czy nie wiem. Gówno cię to obchodzi. To, co się tu dzieje, to sprawa Callaghana. My spełniamy tylko rozkazy i nikt nas nie będzie winił. Callaghan ci to powiedział? I ty uwierzyłeś temu sadyście? Moim obowiązkiem jest wierzyć w to, co mówi mi przełożony. Nie podoba mi się to wszystko, ale moją rzeczą jest słuchać. Jest akurat odwrotnie. Właśnie za spełnianie zbrodniczych rozkazów, czyli za współudział w przestępstwie, będziecie siedzieć. Natomiast gdybyście pomogli nam uratować się... Wtedy porucznik rozwaliłby nas. On nie żartuje. Przecież nie z was tylu, a on jeden. Obezwładnijcie go, nic wam z jego strony nie grozi. To zbrodniarz albo psychicznie chory. Za to, co tu robi, zamkną go w domu wariatów albo w więzieniu. Nie musicie się go bać. Przestań z nimi gadać. Coś to przeszkadza, odpieprz się. Callaghan zabronił nam. W porządku, nie dam się kupić. A że porucznik zwariował, to jasne. Wszystko to cholernie mi się nie podoba. Nie chcę iść do pierdla. Panowie, wypiszę wam czek. Odpieprz. Nie o to chodzi. Wypiszę wam czek za co innego. Jeśli powiecie, co się tu dzieje. Czego chce ten człowiek, który świadomie łamie prawo? Chce nas wykończyć. Nie wiem, o co tu chodzi, ale powiedziałem już. Callaghan nigdy nie żartuje. A poza tym... Co? Co poza tym? Kilka lat temu, to było w 78, 79, nie pamiętam, zakatrupiliście mu brata. Nikogo w swym życiu nie zabiłem. No, może nie wy osobiście, ale mafia. Chłopak miał 24 lata, pierwszy raz brał udział w obławie. Spalono go benzyną. Callaghan wtedy omal nie zwariował. Chryste, a więc to tak. To szaleniec, który celebruje zemstę. Wykończy nas wszystkich, jednego po drugim. Chyba, że dowie się, kto mu spalił brata. Nie, to nieprawda. Wykończyłby nas i tak. Co ma znaczyć ten konkurs, o którym mówił? To wariat. Chce nas dręczyć jak najdłużej. Dopóki mu starczy czasu. Zgaście górne światło. Niech się wyśpią. Gdyby któryś próbował sztuczek, strzelajcie bez ostrzeżenia. Podejść do stołu. Myślę, że dostatecznie skruszyliście, ale nie zamierzam tego sprawdzać dotychczasowymi metodami, bo po pierwsze czas mi się kończy, a po drugie podjąłem inną decyzję. W tym domu miano wybrać jednego z was i słowo stanie się ciałem, z tą różnicą, że wyboru dokonam ja. A nie
świętej pamięci nieodżałowany Don Anselmo, capo di tutti capi. Po prostu inny rodzaj selekcji. Będzie to. Tak jak wczoraj zapowiedziałem. Rodzaj konkursu. Zwycięzca wygrywa życie. Każdy z was po 1000 kroć zasłużył na śmierć, ale jeden będzie nam potrzebny żywy w celu rozpracowania całej waszej organizacji w śledztwie, a potem na procesach. Ten, który napisze o mafii najwięcej, najszczerzej, najprecyzyjniej, przeżyje. Dwóch zastrzela. Siadajcie, to wszystko. Możecie zaczynać. Macie czas do 3:00 po południu. Siadać! Całe 7 godzin. Nie blefuję. Zrobiłem już tyle, że i tak będę siedział. Wiem o tym. Jeśli nic z was nie wyduszę, to posadzą mnie do końca życia. Ale jeśli rozpracuję mafię, wówczas opinia publiczna weźmie mnie w obronę. Nie mam wyboru. Dlatego zrobię to, co powiedziałem. Kalagana, to spieprzaj, tylko uprzedzam cię, że zanim strzeli Kalagan, ja strzelę do ciebie pierwszy, bo nie chcę, żeby on rąbnął mnie. Jerry, na miłość boską, jak on ich rozwali, to my również. Może nie rozwali, może tylko straszy. Jak wszyscy napiszą prawdę, a zresztą będzie co będzie, my wypełniamy tylko rozkazy. Może straszy, ale może nie straszy. Cholera. Trzeba pisać. Ciekawe, czy oni zasuwają teraz prawdę, czy znowu blefują. I tak mam niewiele szans. Każdy z nich należy do organizacji o co najmniej 10 lat dłużej. I wiedzą dużo więcej ode mnie. To śmieszne, ale u dziadzia też nie miałem szans. Oni są Sycylijczykami z urodzenia, a ja tylko z pochodzenia. Ale może nie jest tak źle. Może nie wszystko zechcą napisać. Zaczną coś kręcić i Kalagan to wyłapie. Gdybym tak wywalił wszystko, co wiem. Wszystko, do końca. Tak, trzeba pisać. Może wygram. A potem na tyle lat do pierdla. Lepiej do pierdla niż do ziemi. Cholera. Przeklęty sukiensyno. Coś ty ze mną zrobił. Jestem szmatą, trzęsącą się, przerażoną szmatą. Boże, jak ja cię nienawidzę, Kalagana. Matko Boska, Przenajświętsza Panno Skorleone, daj mi się uwolnić. Tylko na chwilę, żebym mógł załatwić tego bydlaka, a potem niech się dzieje, co chce. Mogę umrzeć. Nic więcej w życiu nie pragnę. Kalagan. Nienawidziłem w życiu wielu ludzi. Ale nikogo tak jak ciebie.
Jeszcze tylko jedno zdanie. W porządku. Sprawdziłem wasze bajeczki w bardzo prosty sposób. Skonfrontowałem je z tym, co śpiewali wasi goryle. Znowu chcieliście mnie wykiwać. Wstać. Ciebie za to, co napisałeś, załatwię tam na górze. I to niezwyczajnie. Wymyśliłem ci taki koniec, że zanim zdechniesz, pożałujesz, że w ogóle przyszedłeś na świat. Sam sobą podpalisz ten dom. Zobaczysz, jak smakuje gorąca benzyna. Ruszaj. Thank you.
Wittorio, to skała, nie człowiek. Taki ma być. Marco. Dobrze się spisałeś. Vittorio. Nie miej mu tego za złe. Bo wykonywał tylko mój rozkaz. Bał się. Bali się nasi chłopcy, ale on bał się najbardziej. Mówił, że mu serce krwawi. Ale musiał tak robić, bo ja mu kazałem. Teraz inni będą robić to, co ty im każesz. Choćbyś kazał robić rzecz najgorszą. Uściśnij go. I powiedz, że nie masz doń żalu. Zadzwoń, Andrea. Tu Anselmo. Czy to ty, Luigi? Słuchaj uważnie. Frank i Giuliano zdradzili. Już nie żyją. Od dziś będziecie słuchać Vittoria. Od dziś Vittorio jest capo di tutti capi. Rozumiałeś? Zostań w zdrowiu. Vittorio. Tu jest telefon, adres i nazwisko szefa zespołu egzekucyjnego, który będzie strzegł twojego panowania. Zapamiętaj i spal. Luigi skontaktuje się z tobą w ciągu kilku dni. Tylko ty jeden i Andrea będziecie znali jego adres. Chyba, że chcesz wtajemniczyć jeszcze kogoś. Dziękuję, padre. Zostawcie mnie w spokoju. Chcę odpocząć. Tak, słucham. Don Vittorio, jeszcze raz proszę. Niech pan przenocuje, jest pan zmęczony. Owszem.
ale już zbyt długo nie było mnie w domu. Jutro poniedziałek. Czekają mnie interesy. No, a mój chłopak jest wypoczęty, wałkonił się przez 3 doby, pojedzie całą noc. A ja prześpię się w samochodzie. A co z chłopakami Franka i Giuliano? Już zakopani. Musiałem ich rozwalić, tak kazał padrone. Bardzo słusznie. Trzeba jak najszybciej przejąć ich sprawy we Frisco i w Bostonie. I obsadzić ich następców. To już pan zrobi. Don Vittorio, pan jest szefem. Mam nadzieję, że naprawdę pan nie ma do mnie żalu, Don Vittorio. Nie chciałem robić tej maskarady. Broniłem się przed nią, ale padrone mnie zmusił. I przekonał, że jest konieczna. Miał rację. Była konieczna. Nie martw się, Marko, wszystko w porządku. Dbaj dobrze o Don Anselma. Dla niego każdy dzień jest ważny. A to wszystko jego najbardziej musiało zmęczyć. Dbamy o niego dzień i noc, Don Vittorio. A zapomniałbym. Zabraliście mi spluwę. Oczywiście, Don Vittorio. Andrea, broń Don Vittoria. Tak jest. Jeszcze chwilę, Don Vittorio. Wszystko w porządku, Don Vittorio? Tak, teraz tak. Sprowadź tu naszych chłopców. Niech to posprzątają. Weź chłopców i przyjeżdżajcie do Montany. Wolf Point 367. Tak, jak najszybciej. Wyjeżdżajcie natychmiast. Jest tu nieporządek. Trzeba posprzątać dom. Tak. Do zobaczenia.